Halo, halo, cześć, siemaneczku ludziska, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Zagrajmy w Cyberpunka, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się misją o nazwie Stróże Bezprawia, spotkaj się z Elizabeth. Więc lecimy do niej, ona gdzieś tutaj jest, tak, w samochodzie, elegancko. To będzie dość ciekawa misja. Zapraszam do samochodu. Okej. Dzięki. Witaj, Lee. Jefferson Perales. Rozmawiałeś już z moją żoną, Elizabeth. Miło mi państwa poznać. Panie Perales? Pani Perales? Jak zwykle miałaś rację, Liz. Moja żona doskonale zna się na ludziach. Powiedziała, że na pewno się dogadamy. Teraz wiem dlaczego. Perales? Kandydat na burmistrza Night City? Mhm, ten sam. Więc również ten sam, który do niedawna był prokuratorem generalnym, a teraz zasiada w Radzie Miasta. Teraz pewnie rozumiesz, dlaczego zależało nam na dyskrecji. A zatem, na czym będzie polegało zlecenie? Carter, jedziemy. Elizabeth? Jak pewnie wiesz, niedawno zmarł burmistrz Lucius Ryan. Chcemy się dowiedzieć, jak do tego doszło. Z tego, co pamiętam, parę dni przed śmiercią Ryana doszło do próby zamachu na niego. Według NCPD to był z niczym niezwiązany przypadkowy atak cyberszaleńca. A śmierć burmistrza nastąpiła z przyczyn naturalnych. I nie miała nic wspólnego z tym atakiem. Dokładnie tak mówią oficjalne raporty. Ryan jakoby umarł w domu w wyniku awarii kardiowszczepu. Te wasze podejrzenia mają może jakiś związek z nadchodzącymi wyborami na burmistrza? Oczywiście. Jeśli Lucius Ryan został zamordowany, musimy to wiedzieć. Dlaczego podejrzewacie, że policja się pomyliła? Macie jakiekolwiek poszlaki? Tuż przed śmiercią Ryan zarządził cięcia budżetowe dla Departamentu Policji. Być może to się komuś nie spodobało. Udało nam się dotrzeć do nagrania, na którym widać moment zamachu. Nasz szef ochrony już je oglądał i nie znalazł niczego podejrzanego. Dlatego zależało nam na kimś, kto potrafi edytować braindance'y. To surowe nagranie. Braindance jeszcze dziś musi wrócić na miejsce, inaczej sporo ludzi będzie miało kłopoty. Jeżeli zgodzisz się nam pomóc, możesz je zaraz obejrzeć. Skąd pochodzi to nagranie? Ryan miał wtedy publicznie przemawiać. Braindance z tego typu wydarzeń to standardowa procedura bezpieczeństwa. Po ataku nagranie trafiło do NCPD jako materiał dowodowy. Musieliśmy pociągnąć za sporo sznurków, żeby je wydobyć. Okej, będzie bardzo ciekawie. No dobra. No dobrze. Zobaczę, co da się zrobić. Doskonale. Będziemy ci wdzięczni za cokolwiek, co pozwoli jakoś rozjaśnić tę sytuację. No to wchodzimy. Brain Dancer. Halo, halo? Gdzie jest mój Brain Dancer? No i co my tu mamy? Co ty tu robisz? To też mój mózg, nie? Heh, cały wi. Tym razem nie nagrywaj zbliżeń na dupy, jasne? Oczy na burmistrzu. Ten materiał jest własnością ratusza, więc niech wygląda jak własność ratusza. Aha, coś mamy, dobra. Czekaj, zatrzymaj. Tryb edycji. Dobra. Kim jest ten cały Holt? Pojęcia nie mam. Wszyscy ci pajacy są tacy sami. No dobra. Czekaj, zatrzymaj, bo tutaj też coś mamy. Zmień warstwę. To już druga konferencja w ciągu 3 dni. Nie rozumiem, po co nam to. Dlatego ja jestem burmistrzem, a nie ty. Właśnie teraz potrzebujemy ekspozycji. Zacharowuje się pan. Wieczorem odpocznę. Mój pokój w Red Queen's Ray jest gotowy? Oczywiście. Dobra, zostaw mnie. Muszę poćwiczyć. Dobra. Red Queen's Race. Kojarzy ci się z czymś? Ta. Ze starymi brytolskimi pierdzielami poubieranymi w peruki. Ach, powiedz od razu, że z niczym. Dobra. Zmienimy warstwę. I co my tu jeszcze mamy do zeskanowania? Nie wiem, jak na razie nic nie widzę. Nic nie widzę. Dobra. Tutaj coś jest? Drzwi? Wyszli dosłownie na sekundę przed atakiem.
Wygląda jak celowe działanie. Albo psychol po prostu wyczuł moment i skorzystał z okazji. Nie popadaj w paranoję. No dobra, niech tak też będzie. Moment. Proszę zaczekać. Bo ja nawet nie wiem, gdzie jestem. Stop, stop! River Ward, NCPD. Policja. Dobra, dobra, mamy tu jakiegoś gościa ciekawego. Dobra. To ważne. Muszę porozmawiać z szefem ochrony burmistrza. Po konferencji. Gliniarz chciał coś przekazać ochronie. Ta, pewnie swoją gotowość do lizania dupy Rainowi. Sprawdźmy to. A, mamy. Mamy jakiegoś gagatka. Jego wszczepami można by obdzielić pół miasta. I pewnie tak się właśnie stało. Ciało zniknęło z kostnicy. Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. A jakiś pies kupił sobie nowy samochód i strasznie brzydki garnitur. Wiesz to, czy pierdolisz? Ja już tyle widziałem, że nie muszę wiedzieć, żeby wiedzieć. Ludzie zawsze są tacy sami. Aha, czyli pierdolisz. No, ładnie to zrobił. Chwila. Bo coś my tutaj jeszcze mamy do zeskanowania. Tutaj ekran. Terminal zawiesił się akurat w momencie, kiedy on przechodził przez bramkę. To nie był przypadkowy glitch. Widziałem już dziwniejsze zbiegi okoliczności. Na przykład? Na przykład jak przelecisz laskę i jej siostrę tego samego wieczora. I w dodatku obie są zakonnicami. Co ci się naprawdę zdarzyło? Nie, ale mogło. Proszę, proszę. Heh. No dobra. Zmieńmy warstwę. Żeby go chyba przesłuchać, czy co? Po konferencji. Ta melodia. Nie rozpoznaję jej. Melodia? Ta, którą on nuci. Nie nazwałbym tego melodią. Bardzo jest na niej skoncentrowany. Dobra. O. O, proszę. Ktoś go zarąbał. W sensie ten gościu. Go. Jesteś wspaniale. I co sądzisz? Jesteśmy paranoikami, czy sytuacja jednak jest podejrzana? Dobra, za wcześnie, żeby oceniać. Myślę, że coś jest na rzeczy. To wygląda na zbieg okoliczności. Myślę, że coś jest na rzeczy. Wszystko w porządku? Cała ta sytuacja wydaje się mocno podejrzana. Ha, więc jednak. Masz jakieś pytania? Mhm. Czego miała dotyczyć ta konferencja? Niczego sensownego. Rain uwielbiał dźwięk własnego głosu i lubił się oglądać w telewizji. Z tego co pamiętam, tutaj akurat pretekstem było odnotowanie spadku przestępczości w Night City. Spadku? Rain ogłosił Pacyfikę niezależnym terytorium. Tym samym zbrodnie tam popełniane przestały iść na rachunek miasta. O, sprytnie. Kim jest Holt? Zastępca burmistrza i jego bull terrier. Teraz startuje w wyborach. Red Queen's Race. Co to za miejsce? Nigdy o nim nie słyszałem, przykro mi. Policjant, który uratował Raina. Wiadomo coś o nim? Detektyw River Ward, dobry gliniarz. Pracowałem z nim przy kilku sprawach. Jeśli chcesz z nim porozmawiać, mogę to załatwić. Ochroniarze burmistrza też są z policji? Nie, wszyscy są wybrani przez Holta i zatrudnieni przez korporację. Choć niektórzy z nich to eks gliny.
A czy ktoś jeszcze poza ochroniarzami Raina ma zdalny dostęp do terminalu? Policja i nikt więcej. Zjawił się we właściwym momencie. Albo miał dużo szczęścia, albo dobre informacje. A ja będę potrzebował i tego, i tego. Ładnie powiedziane. Przesyłam ci kontakt do niego. Gdybyś jeszcze czegoś potrzebował, daj znać. Okej. No ten Holt się bardzo tutaj wydaje podejrzany. Ten cały Holt. Tym bardziej, że startuje teraz. W wyborach. Sisk jest gotowy. Chcesz się przejechać? Jasne. Jasne, zaraz tam będę. Kurwa, jest zajebiste. No, właśnie słyszę. No dobra, Panam, ale ty musisz poczekać. Teraz robię coś w ogóle innego. Mhm. Dzwonimy do niego. Ward, kto mówi? Nazywam się V. Zajmuję się sprawą śmierci Luciusa Raina. Nie jesteś z policji. Okej. Wiem, że próbowałeś ostrzec burmistrza przed cyberpsycholem. Co jeszcze wiesz? Że powinieneś się ze mną spotkać. Wybieram się właśnie na kawę do Chubby Buffalo's. Zaraz tam będę. Ha, 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 ha. To zawsze działa. Powiedzieć coś, czego nie powinienem wiedzieć, a jednak wiem. Zawsze to działa na nich. Cześć. Widziałeś wyniki otwarcia? Mamy przebój. No to gratuluję. Byłeś świetny. A, zapomnij, bo to wyjechałam. Forsa wpłynie niedługo na konto. Ze sporą premią. Trzymaj się. Okej. Dzięki wielkie. A panowie co tutaj robią? Badają gruz. Tutaj mamy jakby... beton. Beton. Tam cement. Beton i cement. Wchodzimy. Co ty chcesz ode mnie? Dobra robota, pieniądze powinny być już na twoim koncie. Zaplusowałeś uważnych ludzi. No. Gdzie są pieniądze? Gdzie są pieniądze? Zamiał? Nie wiem, ja żadnych pieniędzy nie dostałem. Chyba, że to jakieś marne grosze. Jest i nasz glina. Ale nie jest sam. Hej, chyba ktoś do ciebie. O co chodzi? Daj mi spokój. Chciałbym porozmawiać. Masz chwilę? Ty pewnie jesteś V. Detektyw Han, mój partner. Dzięki, że zgodziłeś się ze mną spotkać. Naprawdę zamierzasz pracować z najemnikiem? Jeszcze nie wiem, co zamierzam. Na razie wysłucham, co ma nowego do powiedzenia o śmierci Raina. Ty znowu o tym? Szef ci raz powiedział, że masz to zostawić. Lepiej go posłuchaj, on nie lubi powtarzać rozkazów. Jak nie chcesz słuchać jego, to posłuchaj mnie. Ja ci dobrze życzę, po prostu odpuść tę sprawę. Przecież nic nie robię. Siedzę, piję kawę, słucham plotek. Dobra. Rób co chcesz. Ja w tym nie będę brał udziału, zresztą i tak śpieszę się do córki. A wy przynajmniej znajdźcie sobie mniej eksponowane miejsce na takie rozmowy. No, to słucham. Okej. Detektyw Han nie przepada za Edgerunnerami. Nie bierz tego do siebie. Detektyw Han mało za kim przepada. No, poza swoją córką. Podobno chcesz rozmawiać. Przed atakiem na Raina chciałeś przekazać jakąś wiadomość ludziom burmistrza. Co to było? Najpierw moje pytanie. Dlaczego węszysz wokół tej sprawy? Kto cię wynajął? Kto mnie wynajął? Nigdy nie zdradzam nazwisk zleceniodawców. No, to pewnie masz jeszcze sporo tropów poza mną. Mam nadzieję, że tak jest, bo ode mnie się niczego nie dowiesz. I nie chodzi wcale o złośliwości czy wścibstwo.
Chodzi o moje własne bezpieczeństwo. Zanim otworzę usta, muszę wiedzieć, do czyjego ucha trafią moje słowa. Wynajęła mnie Elizabeth Perales, jej mąż Jefferson. Przyszły burmistrz? W sumie mogłem się tego spodziewać. Wiesz co? Pan miał rację, tutaj jest za dobra akustyka. Chodźmy do mojego auta. Okej, okay, jak chcesz. No, ciekawi mnie, jaką masz furkę. Czyżby jakiś maluch? O, jaka fajna gierka. Ciekawe, czy idzie w to zagrać. O, idzie. Może kiedyś odwiedzę. A ty co? Za Braindance tu robisz? Siemano, chłopaki. Jak tam na budowie idzie? No, trzymajcie się. Chłopaki dobrze robią. Elegancko. Chłopaki z mojego posterunku zgarnęli Chorwata, jak się pętał po Arroyo i strzelał do śmietników. I coś chrzanił, że idzie na spotkanie z burmistrzem. Kogo zgarnęli? Petera Chorwata. Psychola, który potem zaatakował burmistrza. Przytrzymali go, ale gdzieś się zapodział jeszcze przed złożeniem zeznań. Więc postanowiłeś ostrzec burmistrza przed niebezpieczeństwem? Tak po prostu, z dobrej woli? Mówisz to tak, jakby dobra wola była czymś wstydliwym. Wstydliwym nie, ale na pewno niecodziennym. Powiedziałeś, że się zapodział? Co to znaczy? To znaczy, że najwyraźniej komuś zależało, żeby akurat tego dnia nie liczył karaluchów w celi. I uprzedzając twoje następne pytanie, nie wiem komu. Moja kolej. Dlaczego Perales się za to zabrał akurat teraz? I dlaczego nieoficjalnie? Może po prostu się boi. Nie chce siadać na stołku, z którego przed chwilą się ktoś osunął martwy? Też bym nie chciał. Moim zdaniem próbuje zdyskredytować Holta. Podejrzewa go? Nie wiem. Ale nawet jeśli nie, to morderstwo burmistrza i tak narobi smrodu wokół jego zastępcy. Red Queen's Race. Słyszałeś coś na ten temat? Wiesz, co to za miejsce? Może i wiem. To ma jakiś związek z Rainem? Wybierał się tam w dniu śmierci. Dobra, spotkajmy się z moim informatorem. Obiło mi się o uszy, że Red Queen's Race to elitarny klub, ale nawet nie wiem, jak tam trafić. A potem pojedziemy porozmawiać z kobietą, u której pracował Chorwat. Albo właściwie możemy do niej pojechać najpierw. No, jak wolisz. Kurde, ale my? Powiedziałeś my. Ta sprawa mnie dręczy. Podejrzana jest choćby sama prędkość, z jaką ją zamknięto. Ty wywiążesz się ze zlecenia, a ja znajdę dowody, które przekonają mojego szefa, że śledztwo trzeba wznowić. Obaj zyskujemy. Więc? Dokąd jedziemy najpierw? Kurde, wydaje mi się, że... idziemy do pracodawczyni? Informatora? Jedziemy do informatora. Jedziemy do informatora. Jedźmy do tego twojego informatora. Klub to pewniejszy trop. No dobra. Facet pracuje w tym sklepie. Ty z nim pogadaj, ja zaczekam na zewnątrz. Przekaż mu pozdrowienia od Igora. Będzie wiedział, o kogo chodzi. Przecież to twój informator, nie zna mnie. Nasze ostatnie spotkanie skończyło się niefortunnie. No, dla niego. Ludzie, których sypał, dowiedzieli się o tym. Beze mnie masz większe szanse coś z niego wyciągnąć po dobroci. Co to za gość? Właściciel sklepu. Ma różnorodną klientę, ale jest wścibski, więc wie wszystko o wszystkich. Do tego jest tchórzem. Idealna kombinacja. No dobra, to czekaj. Bardzo ciekawe miejsce. XX i jakieś baloniki. No nieźle. No ale nic, wchodzimy. Open. Dzień dobry. Ciekawe rzeczy tutaj są. Tylko, że one mnie niezbyt interesują. Szukasz inspiracji, czy masz już coś konkretnego na myśli? O, w mordę. W wypadkach na pewno pomogę. Szukam pewnego klubu. Red Queen's Race. Radzę zacząć od czegoś bardziej przystępnego. Lizzie's Bar w Kabuki. Dobre dla początkujących. Ewentualnie Chmury w Japantown. Pytam o konkretny adres.
Ten adres znają tylko wybrani, rozumiesz? Jeśli ty go nie znasz, to znaczy, że masz tam nie trafić. Pozdrowienia od Igora. Nie, nie, nie! Mówiłem, że koniec z tym! Nie, no ucieka grubasek! Żulak by go trafił. Siłą? Dobra. Tu mi brakuje siły, kurde, ale sobie... He, zostawiłem jeden punkcik. W razie właśnie takich... sytuacji. Jestem ciekawy, co tutaj mogę znaleźć. Proszę, proszę. Coś jeszcze tutaj mamy? On poczeka, on poczeka. W grach RPG tak jest. Najpierw loot, potem misja. Loot jest najważniejszy. No kurwa. Cześć, Neil. Pierdol się. Spokojnie. Mamy tylko jedno pytanie. Tu nie ma nic do oglądania. No, spływaj. Dajcie mi spokój, dobra? Nie możecie mnie do niczego zmusić. Możemy cię zmusić i zrobimy to. Po prostu powiedz, gdzie jest Red Queen's Race. Nie wiem! Aha. Przypomnij sobie. I to szybko. Dobra, Jezu! Spokojnie, okej? To za miastem. Niedaleko rzeki. Obok Bonita Street. Byłeś tam? Nic wam, kurwa, więcej nie powiem! Całujcie mnie w dupę! No, no. To się nazywa przełom w śledztwie. To wygląda obiecująco. Ale podjechałbym jeszcze na ten targ. Jaki targ? Pracodawczyni Chorwata. Mówiłem ci. Nie odpuszczałbym tego tropu. No dobra, no to... dobra, sprawdźmy ten targ. No dobra. Sprawdźmy ten twój targ. Pojedziemy moim? Chętnie. Chętnie, dzięki. Dawaj, jedziemy. ...90% czasu detektywa spełza na gadaniu. Może tym razem zmienimy podejście. Co ty na to? Najpierw pytania, potem groźby. A co robisz przez pozostałe 10% czasu? Raporty piszę. No to kogo mamy przesłuchać? Mówiłeś, że to pracodawczyni psychola. Christine Markov, 42 lata. W aktach figuruje jako jedyna pracodawczyni Chorwata. I w ogóle jego jedyny kontakt. No dalej. Wi. O, jaki fajny kolega. Siema. Dobra, w którą stronę idziemy? Tędy. Ach, niech będzie. Bardzo urokliwe miejsce. Swego czasu pamiętam chyba, że mega, mega mi tu gierka lagowała. Nie wiem, która to będzie. Musimy popytać. Zacznę z lewej strony, ty z prawej. No dobra. Niech tak będzie. Znasz Christine Markov? Prowadzi tu stoisko. Nie znam żadnej Christine. To nie klub towarzyski. Aha, dzięki. A ty? Ej, gadasz czy nie gadasz? A ty? Nazywasz się Christine Markov? Nie, ale wiem, kto się nazywa. Stoisko z techniką. Tam, po drugiej stronie. O, tak szybko? Ja nie, ona tam stoi. Stoisko z techniką. O, mu też powiedzieli. Stoisko z techniką. Ej, to jest gości od tych. Hehe, od tych płyt. Elo. Christine Markov. Mamy parę pytań. Gliny? Chcemy się czegoś dowiedzieć na temat Petera Chorwata. Podobno tu pracował. Pracował, pracował, a potem przestał pracować i zaczął wygłaszać przemowy. Chorwat dużo tu zarabiał? Pytam, bo za jego wszczepy można by kupić całe to targowisko.
Tak, potwornie dużo zarabiał. Był milionerem, jak my wszyscy. W takim razie skąd miał pieniądze? Wiesz? Gdybym wiedziała, nie wciskałabym tutaj badziewia biedakom, tylko kupiłabym sobie AV-kę i bym nią odleciała bardzo daleko stąd. Pewnego dnia po prostu miał to wszystko. Był wtedy wyjątkowo podjarany. Nawet pytałam, skąd to wziął. Powiedział, że ktoś się wreszcie na nim poznał. A potem znowu odleciał w jedną ze swoich tyrad. Kiedy Chorwat zaczął się dziwnie zachowywać? Dziwnie to w jego przypadku znaczy co innego niż w przypadku innych ludzi. On nigdy nie był tak całkiem do końca normalny. Ale powiedzmy, że Chorwat sprzed odsiadki i Chorwat po to dwóch całkiem różnych Chorwatów. No i co takiego mówił? Rain to złamany chuja i tak mu się udało mnie wyruchać. To był jego stały refren. Dlaczego był taki cięty na burmistrza? Oczekujesz logiki od świra? Może mu się wydawało, że Rain przemawia z telewizora tylko do niego, obiecuje mu różne rzeczy, a potem go osrywa. Świat Chorwata składał się wyłącznie z ludzi, którzy na niego czyhali. A najbardziej czyhał Lucius Rain. To kto jeszcze czyhał na Chorwata? Oprócz Raina? Najbardziej pani prezydent. Potem Saburo Arasaka, a jak mu się zmarło, to jego syn, Yorinobu. To wszystko... Kuszycie mi klientów. Ha, ciekawie. Ktoś wreszcie się na nim poznał. Chorwat miał sponsorów. Wydaje mi się, że to było do przewidzenia. Teraz może się wydawać, że nic nie wskuraliśmy. Ale informacje często nabierają sensu dopiero na tle innych informacji. Ktoś wspomina, że go boli głowa, dajmy na to. Nieważny detal, relacja, nikomu do niczego niepotrzebna. Zazwyczaj tak. Ale czasem ten ktoś wchodzi prosto pod pędzący samochód, a jego sąsiad wspomina, że majstrowano przy klimatyzatorze w mieszkaniu typa od bolącej głowy. Przypadek? Zbieg okoliczności? A może otrucie? I celowe spowodowanie śmierci? Faktycznie miałeś taką sprawę? Nie, zmyśliłem to przed chwilą. Ale zasada jest ta sama. O, świetnie. Zajmę się nim. Zejdź mi z drogi, Lag. Twój kumpel siedzi i nieprędko wyjdzie. Tygrysy, wypierdalać. Wi. Wypierdalać! No to jazda! No to jazda! Hihihi. Przegrzanie. Dobra. Zwarcie. Przegrzanie. Dobra. Zmiana broni. Katana. Katana! Nice! Ujo! Ujo, ujo, ujo! Ujo, ujo, ujo! No, będzie spokój. Cholera, V. Mówiłem ci, że to załatwię. Niebezpiecznie jest chodzić z tobą po ulicach. Masz zatargi jeszcze z jakimś gangiem, czy tylko z tygrysami? A jak myślisz? Jestem gliną. Ach, muszę to zgłosić. Zostało nam Red Queen's Race. Ale najpierw muszę posprzątać ten twój bałagan tutaj. Spotkajmy się na miejscu. Jaki bałagan. Podnieś ciało. I on się należy... On się należy... Haha. Wygląda jakby miał cycki. O, właśnie w te miejsca. O, widziałeś? Jak ładnie? Ja, kolego, posprzątam za ciebie. I naprawdę o nic się nie musisz martwić. O, katana. I tego też sobie chwycimy. Dziękuję. I też go tutaj odłożymy w jego właściwe miejsce, które jest oczywiście... O, tutaj koło kolegi. Proszę bardzo. Dobranoc. Elegancko. Dobra, udaj się pod adres kazany przez sprzedawcę. No to lecimy tam. Dwa kilosy, o kurde, daleko. No dobra, udało nam się dotrzeć.
pod wskazany adres. No i poczekajmy. No hej. Siema, siema, River. Jak tam u ciebie? Teren animalsów. Jakieś mądre rady od gliniarza, jak z nimi rozmawiać? Nie eksponuj gardła, podrap ich po brzuszkach. Ha, ha. Nie mamy nakazu, więc jesteś zdany sam na siebie. Mów, jak coś znajdziesz. Okej. No to idę. Szlak by tu trafił. No ale nic. Mam nadzieję, że nie wysadzę tego budynku. Powietrze. No co jest, mów. Ciekawe, czy będę mógł z nią pogadać. No ale niech będzie. Wypierdalaj! Tu nie ma nic do oglądania! Nie szukam zatargu z animalsami. Muszę tylko wejść do budynku. No to kurwa kamień z serca. Jakby szukał, to musiałabym ci przyjebać i bym się kurwa spociła. O, na pewno się jakoś dogadamy. Wypierdalaj już! O ty kurde wredna babo. Ja ci pokażę. Ja ci kurna pokażę, dobra. Wyłącz, odwróć, nie, ujawnienie interesów. Gdzie to jest wszystko połączone? Dobra, z tym kompem, niech będzie. Okej, jakoś skoczymy tam, na spokojnie. Gdzieś na pewno jest jakieś wejście. Tylnymi drzwiami klubu. Tutaj coś mamy. Znalazłem przejście z boku. Animalsi robią się nieostrożni. Niedawno nikt tu nie zaglądał. Chyba tak. Lecimy kurwa z tematem! Zobaczyli mnie! Trzymaj się, zaraz tam będę. Tak jakby się troszeczkę posrało. Ale tak delikatnie. Robię się na to za stary. O, lipka. O nie, to jest mój kolega. O, jery, się przestraszyłem. Dobra, wchodzimy w nich na pełnej. A, miękki dydek. Oj. Leży. Jest tutaj gościu. Leży. Kurde, jak ja lubię tą broń. Niech ci się kurwa przyjrzę z bliska. Chciałem powiedzieć tego SMG. Pięknie. Pięknie czaska. Nie trafiłem. Szlak by to. A ten co? Grubasek. O, 2-7 wbiłem, fajnie. O, młotek. Podziękować. A ta gruba Beksa gdzie jest? Uciekła pewnie. Bo się spociła pewnie. Masz ciekawego? Nie masz. Proszę, proszę. A Betty gdzie jest? Nie ma Betty. Koniec drzazgę mamy. Nie tak, o, dobra. Komputerek, lokalna sieć. W razie czego wyłączymy kamery, wiadomości. To mnie nie interesuje, podłącz się. Ale czekaj. O, teraz. Podziękować. No to wchodzimy. Tutaj musimy wejść. O, kto tak sobie tutaj leży? Niewinnie. Chyba się komuś oberwało. Tak jakby. Tam jest kamera? Nie. Zobaczcie. Cały komplet mu. Za bardzo się boi. Więc ten klub komplet musi gdzieś tutaj być. Gdzie jesteś?
O ty skurczybyku. Mocny jesteś. Dobra, chyba leży. No to wychodzi. Sprawdźmy. Co oni tutaj mają ciekawego? Poza tą drzazgą. Tutaj coś mamy, podziękować. Tu. Tutaj jakbym mógł wejść. Tutaj coś mają. Tylne drzwi klubu. Dobra. Spróbuję tutaj wejść. Si. Dobra, chyba mamy to. Ha, ha, ha. To było prostsze niż mi się wydawało. Na co mam patrzeć? Okej. Dawaj, 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 chodź, chodź. No dalej, wchodź. Co ty? Dobra, i klub. Lecimy w tango, kolego. O-o. Widzę, że nas bardzo wesoło przywitali. Wygląda na to, że ktoś się bardzo starał zatrzeć ślady czegokolwiek, co tu się działo. Czego powinniśmy szukać? Spróbujmy znaleźć biuro czy kantorek. Każdy klub ma coś takiego. Kurde. Czyli tak będę się napierdzielał z nimi wszystkimi. Siemano, chłopaki. Dawaj, dawaj, dawaj. Wytrafiłem gnoja. Dobra, leży. Chodź, chodź. O ty skurczy byczko. Ale sneaky biki zrobił gościu. Dawaj, reload. Leży. Aj, 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 aj. Chodź, chodź. Leży. Nice. Aj, 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 dawaj główkę. Znów nie trafiłem. Dowiedz się, co tu robią ci. Ja mam gadać? To ty jesteś detektywem. Ale nie mam. Nakazu. No tak. Czego? Ale nie mam. Czego? Nakazu. Lucius Rain. Niedawno zmarły burmistrz Night City. Był tu w dniu swojej śmierci? Był. Albo go nie było. Nie mam kurwa pojęcia. Za to ty możesz tu być w dniu swojej śmierci. Taki żart. Czemu właściwie pilnujecie tego miejsca? Przecież tu nie ma już nic do ukradzenia. Nie pilnujemy! Czekamy, kurwa! Na co? Aż nam zapłacą za uczciwie wykonaną robotę! Sam widzisz, że wszystko jest porządnie zdemolowane, tak? My dotrzymaliśmy swojej części umowy. O kurde. Zapłacę wam. Dostaniecie teraz połowę tego, co mieliście obiecane. W zamian za informację. Połowę? Za połowę, to ci mogę powiedzieć, ile on ma wzrostu. I nic więcej. Jesteś pewna? Połowa teraz na pewno, albo całość. Kiedyś. Może. Ale raczej nigdy. Dobra, dawaj forsę. Kto wam zlecił zdemolowanie klubu i dlaczego? Welton Holt. Bull terrier Luciusa Raina. Kandydat na burmistrza w najbliższych wyborach. Odpowiedni skurwiel na ten stołek. Dzięki za pomoc. Ile mnie to kosztowało? 50 tysięcy? Poszukaj biura. A mogę ją kropnąć? A nie mogę. Kurde. Typowe.
Okej. Pozbierajmy itemy. O! Wi! O kurwa! Wi! Żyjesz? Spokojnie. Wi! Słyszysz mnie? Dzięki za szybką reakcję. Nie ma sprawy. Dobrze się czujesz? Przeżyję. Co to było, Wi? Coś mi się wydaje, że Rain nie umarł na serce. Od porządku to mówię, ale... Ktoś zawirusował Braindance. To go zabił. Kurwa. Możesz mieć rację. No dalej. Wi. O kurde. Lepiej wszystkiego nie zbierać. Cholipka. Dobra. O, jest i biuro. Powiedzmy. Przede wszystkim interesują nas komputery. Okej, lokalna sieć. Wyłączmy kamerki, pliczki. Jest całkiem sztywny. Moim zdaniem nie żyje przynajmniej od godziny. Nie, nie miał przy sobie karty traumy. Myślę, że celowo. To taki klub, w którym nie chcesz, żeby jednostka traumy wywaliła drzwi, kiedy zrobi się trochę ostrzej. Pewnie serce. Nadmiar wrażeń, tak myślę. Okej, tak zrobimy. Koroner znajdzie go w domu. Powie mu, co ma napisać w raporcie. Umarł we śnie, spokojny jak niemowlę. Chłopaki już go wynoszą. Oczywiście, że nikt nas nie zobaczy. Nie ma szans. Tak, tak. Zadzwonię po wszystkim. No i pyk, pyk. Mamy to. Koleś wygląda znajomo, co? Wi, w ogóle nie jest mi teraz do śmiechu. Chyba widzieliśmy już wszystko, co trzeba. Wychodzimy. A możesz chwilę poczekać? Aż się tak troszeczkę rozejrzę, przyjacielu? Chciałbym wyjść razem z tobą. Jeszcze się tu rozejrzę. Rób co chcesz. Moim zdaniem to strata czasu. Okej, chyba poczekasz, nie? Nie, nic tu więcej nie ma. Dobra, no to wychodzimy. Dobra, chodźmy stąd. Po drodze widziałem chyba inne wyjście. Ja pierdolę. Dalej się prowadzasz z tym kryminalistą? Zamknij się, Han. Wiem, co zrobiłeś. I nie pytam, czemu to ukrywałeś. Nie pytam nawet, dlaczego dałeś się w to wciągnąć. Zapytam tylko o jedno. Kto wydał rozkaz? A co to za różnica, River? Dlaczego cię to obchodzi? Twoje sumienie jest czyściutkie, możesz spać spokojnie. A wiesz dlaczego? Bo ja wziąłem całą odpowiedzialność na siebie. Ty nie masz pojęcia, jak działa to miasto. Wierzysz w hasła, w puste frazesy, w rzeczy, które już nie istnieją i pewnie nigdy nie istniały. A ty, najemniku, jeśli jesteś stąd, wiesz, że mam rację. Jestem z Night City. Tu się urodziłem. Znam to miasto i jego chromowane powierzchnie. I wszystkie brudne tajemnice.
Więc wiesz, jak ono działa. W ratuszu i na ulicy zasady są te same. Rain też to wiedział. Walczył o Night City. Czasem czysto, czasem brudno, ale zawsze z oddaniem. Nie chcę, żeby opluwano jego imię. Rain był skurwysynem, ale skutecznym. Pamiętam, jak miasto wyglądało przed jego kadencją. Pamiętam też, kto powstrzymał pancery Militechu, kiedy NUSA próbowały za jego pomocą przejąć Night City. V! Doceniam pomoc, ale to nie jest twoja sprawa. Ja się tym zajmę. I co zrobisz? Aresztujesz mnie? Mam nagranie, mam motyw i twoje przyznanie się do winy, więc mógłbym to zrobić. Ale to nie ma sensu. Nie musisz nawet mówić, kto kazał ci tam jechać i sprzątać, bo ja i tak wiem. A skoro i szef wydziału jest w to umoczony, to trzeba zgłosić sprawę do wewnętrznego. Oni też nic nie zrobią. Nie ze mną. Wezmą na celownik ciebie. Wracaj do domu, Ward, wyśpij się. Rano będzie ci łatwiej to znieść. W każdym razie tak wygląda mój plan. Co jest? Nie martw się. Kumplu. Trzeba było sprzedać mu kulkę na odchodne. To jedyna skuteczna metoda. Może i tak. Może i jedyna. Ale nie moja, Vi. To Holt zamordował Raina. Chciał po prostu zająć jego miejsce. Najbardziej banalny motyw. Dlatego najbardziej prawdopodobny. I użył NCPD do zatuszowania swojego udziału. Też myślę, że to Holt. Tylko on ma szansę na tym zyskać. Pokażę to w Wydziale Spraw Wewnętrznych. To, co mam, wystarczy, żeby ponownie otworzyli śledztwo. Tak zrób. A ty? Jedziesz teraz do Peralezów złożyć raport? Tak. Zostanę tu jeszcze chwilę. Dzięki za wszystko, Vi. No, spoko, trzymaj się, ziomek. Okej, to zadzwońmy do nich. Peralezów. Mam już pewien obraz tego, co się stało z Rainem. Doskonale. Przyjedź proszę do naszego mieszkania, dobrze? Nie chcę tego omawiać przez telefon. Czekamy. Okej. No to lecę do ciebie. Powiem ci jedną rzecz. No, słucham. Nic im nie mów, nie da się w to wciągnąć. Ta sprawa nie ma dna. Wchłonie cię, jak nie będziesz ostrożny. Zawsze jestem ostrożny. Lub jak uważasz. Ja tu przecież, kurwa, nie mam nic do powiedzenia. Witaj. Zapraszam do środka. Rozgość okay. się. Jefferson dołączy do nas niebawem. Okej. Okay. Fajna. Jeszcze lepiej. Proszę, siadaj. Proszę, siadaj. No to siadam. Dziękuję. Witam pana. Bardzo serdecznie. Dobrze cię widzieć, Vi. Ciebie też. Elizabeth mówiła mi, że masz już dla nas odpowiedzi. Słucham zatem. Odpowiedź nie jest jasna i oczywista. Jak mało co w życiu. Ale? Ale mam już pewien obraz sytuacji. Rain został zamordowany. W seks-klubie ktoś podsunął mu zawirusowany braindance. Jesteś pewien? Ten braindance o mało mnie nie zabił. Więc tak, jestem pewien. Wiesz, kto za tym stoi? Nie mam pewności. Ale sporo wskazuje na Weldona Holta. Wiedziałem. Masz dowody? Nie. Mam jedynie domysły. To nam wystarczy, Jeff. Musimy się pilnować. Trzeba patrzeć Holtowi na ręce i zwiększyć ochronę. Masz rację. Jak zwykle masz rację. Dziękujemy za pomoc. A, jeszcze honorarium.
Uważajcie na siebie. Okej, dobra, myślę, że tym pięknym akcentem możemy zakończyć ten odcineczek, więc ja niestety, ale już się z wami żegnam, więc siemandero, trzymajcie się, czołeczka, do następnego, pa! Żywczek dla was, mordeczki.